A co to za shot? Góral ostro fame MMA? Czyżby Góral miał się nie wypowiadać na tematy o fame MMA? Nagle jednak chyba zobaczył, że widzowie spadają. To jest gówniane jak coś. No i dają do jednej klatki dwóch amatorów. To przecież to logiczne, że coś się stanie, kurwa. Zaczyna się. Spartiatix! Naprawdę, już pierwszy tekst. Słychać po prostu po tym tonie, że chyba inteligent. Ale zerknijmy dalej, co? Bardzo dobrze napisaliście. To była gala, na której walczą amatorzy. O, odkrył Amerykę. No bo tam ozdoba już na przykład walki jakieś w życiu przeszedł, tam z Burnejką czy coś. To, że miałeś jedną walkę w życiu z Burnejką czy tam coś, to nie znaczy, że nie jesteś amatorem. Wiesz co, Jim? Rozumiem, że jedna walka wystarczy, żeby być profesjonalnym zawodnikiem. To jest walka amatorów, prawda? To powiedzcie mi, gdzie są kurwa badania, które powinny być zrobione? Magical chlał. Magical chlał. Analogicznie trzeba by było zbadać jego ciało. Czy jest gotowe do walki? Bo to była walka nie w boksie. To co oni walczyli... Przecież on nie chlał już od dłuższego czasu, tak przy okazji. To z tym o czym pan mówi? To był kickboxing, to był K1. Czyli generalnie to było MMA. Dozwolone są uderzenia nogą. A nogi mają jakby... To było MMA, bo bił go jak upadł, rozumiesz? A w K1 nie bije się jak ktoś upadnie. To było MMA, tak się nazywała ta gala też. Mniej w szczególności obok łydki. Tam kurwa są wystawione kości na uderzenia, więc trzeba analogicznie do tego zrobić badania, czy te kości wytrzymają uderzenia. Tak, wiesz jak się robi takie badania? Muszą 2 lata przed zawodami z całej siły prasą hydrauliczną nacisnąć Magicalowi na piszczel, żeby zobaczyć pod jakim obciążeniem kilogramowym wytrzyma jego kość i pęknie. I za 2 lata możesz się spokojnie napieprzać, takie badania są ważne. 5 lat, nie ma problemu, mordeczko, co za problem. Przecież to każdy takie badania powinien robić, tak czy nie? No nie mogę. Czemu? Znaczy nie wiem, ten góral wydaje mi się na siłę próbuje być takim inteligentem, ale czepia się byle gówna. Dobra, czat, jak chcecie to dodajcie jakąś nutę, będziemy oglądać po gierce dalej ten film, ale szczerze te jego wypowiedzi, wcześniej gadał, że nic nie będzie mówił o fame MMA, bo przecież wiesz, u mnie znajdziecie, nie znajdziecie fame MMA i już leci. Dobra, obejrzmy dalej tego górala, co on tam mówił o badaniach, coś tak? Dobra, MMA, okej, no może nie K1, może MMA, no w porządku, no ale to nie ma różnicy. MMA czy K1 uderzenia kopnięciami nogą były dozwolone, prawda? No i kurwa, no trzeba, wypadałoby zrobić badania. Ty, a on gada o tym, że złamała się Magicalowi noga, wielki szał. Jakby na świecie się tak nie działo na różnych rodzajach zawodach. No działo się tak też, nie tylko to. Fame MMA chce zrobić na siłę taką amatorkę z tego. Ale nie zrobisz z tego na siłę amatorki, bo w profesjonalnych zawodach też się takie rzeczy działo. I co? Teraz pojedziesz do McGregora, do UFC, mordo, robicie tam badania, czy nie robicie? To nonsens to jest. Dalej. ...czy jego ciało będzie mogło walczyć, po prostu. Kurwa, kości są wytrzymałe na uderzenia. To jest, myślę, podstawowa rzecz, którą należałoby zrobić, gdyby się przygotowywało konkretną walkę. Przeprowadzić badania. Aha, Magical Cloud. No dobra, no to czyli jego organizm może być wyczerpany. Dobra, trenował ileś tam miesięcy, ale generalnie jego organizm może być wyczerpany. No to trzeba przebadać, czy kości są wytrzymałe na uderzenia, bla bla bla, to i tak. Kłuczkiem. Trzeba byłoby zrobić badania. I teraz powiedzcie mi, gdzie są kurwa te badania? Ja wam powiem. Według mnie to tych badań nie ma. I nie były robione. No iluj, według niego iluj, nie? Przecież nawet Adbuster nagrał film, na którym pojechał zbadać się. I nawet mówił, że trzeba zrobić badania i pokazywał te badania. Ozdoba o tym nagrał. Ale nie ma badań. Nie ma badań iluj. Bo Góral tak powiedział, bo w Rosji nikt nie bada nic. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie było robionych badań. Bo kurwa, gdyby badania były, to na tych badaniach byłoby wykazane, że Magicala kości są podatne na złamania. Geniusz. No, poczekaj! Góral! Szokująca informacja dla Górala! Kości, nie tylko Magicala, są podatne na złamania! Wyobrażasz to sobie? Człowiek może złamać nogę! I nie musi chlać, żeby złamać. Udowodnić ci, zaraz skoczy z okna.
No szokujące! Ludzie są podatni na śmierć też! Mogą umrzeć, złamać nogę, zęba wybić. Jezus Maria, przepraszam, że tego nie wiedzieliście. 100% by wykazali, że jego kości są podatne na złamania poprzez wyczerpanie organizmu przez alkohol. Krótka piłka, badania kurwa przychodzą. Aha, czyli nie możecie kurwa walczyć, no bo Magical nie może. Czekajcie, o postać wybieram. Rengarem ktoś pisał, żebym zagrał, to sobie zagram. Magical nie jest odporny na uderzenia nogami, bo to kości i tak dalej, i tak dalej. Nie można, no to ewentualnie by szukali, czy w boksie. No bo boks, no to macie tu garda, tu się kryje, tu jakiś cios. No ale generalnie boks już byłby bardziej lightowy niż MMA. Dobrze, że specjalista to mówi, co by tutaj lepsze no, ale było. Ale generalnie na badaniach, tylko gdzie są te badania? Były badania, no to skoro były badania, to powiedzcie mi, dlaczego kurwa mimo wszystko do tej walki doszło. Może dlatego, że nie tylko w Fame MMA ktoś złamał nogę, ale też poza Fame MMA ludzie na zawodach różnych złamali nogi. I co teraz? Bo to przypadek był w dupę? Takie rzeczy się zdarzają. Na badaniach musieli wykazać, że będzie podatny na złamanie. Musieli i koniec, bo Gulal tak mówi, iluj. Ja rozumiem, Rafoniks wyjebie mu kopa, złamie mu nogę. To jest jeszcze logiczne, no bo wiadomo, otrzymuje silny cios z nogi na piszczel. Może nogę złamać. Takie rzeczy się dzieją w profesjonalnych KSW czy dzień. No dzieją się, ciekawa. Ale no kurwa, moment kiedy gościu wali kopa, sam sobie łamie nogę przez kopa. Kurde, muszę to znaleźć, bo nie uwierzę w to. Zobaczę, czy plus 18. Długo nie szukałem jak coś. O! Kopnął go i złamał nogę. Boże, UFC, najbardziej amatorska gala świata. A wygląda prawie jak Magical, który złamał nogę. Anderson Silva, najbardziej... O, zobacz to! Jaki fiflak! Anderson Silva, ty pieprzony amatorze, może badania byś robił i nie wiem, może więcej jak Timela przypieprzał na śniadanie. Kretynie. W dupę węża, no Anderson Silva, no pff. Jesteś amatorem, ja pierdzielę, że też go dopuścili. To znaczy, tak, bo on oddał uderzenie i to on złamał se nogę. O, tak jak przed chwilą Anderson Silva, największy amator, jak nie wiecie kto, to sobie wygooglujcie. Nie ma większego amatora niż on. Nie wiem, czasem ludzie mnie dobijają tym swoim głupim pieprzeniem. W sensie, nic bym nie miał do tego, naprawdę, że Góral mówi sobie o tym Fame MMA, mimo że miał nic o tym nie mówić, ale w dupę. Żeby na siłę tworzyć teoria spiskowa Fame MMA złamało przepisy, żeby zarobić na Magicalu. Na pewno chcieliby zarobić na Fame MMA 2, jak jeszcze Boxdel po tej gali mówił, że planował jeszcze przez kilka najbliższych gal, żeby Magical w nim był. Ale nie, chciał zarobić teraz i luj, tak? Przez oczywiste to jest. Nie chciał już Magicala w tym, nie kłamał po prostu jak zawsze. Bo pieprzy ciekawostki, przypieprzył ciekawostkę, na pewno tak chciał. Bo nienawidzi grubasa. Też bym tak zrobił, go połamał. No ale no niestety mi okazji nie dali. Dobra, także dalej Góral. Cofnę kawałek. Mogę złamać. Takie rzeczy się dzieją w profesjonalnych KSW czy gdzie indziej. KSW też amatorzy często walczą. Tak zwany freak fight. Kość piszczelowa nie wygra z biodrową. No i kurwa prędzej czy później musiałaby ta noga być złamana. Tym bardziej, że no mówię, powtarzam, jego kości są podatne na złamania, bo to jest no kurwa organizm jest wyczerpany alkoholem. Przecież... Góral. Alkohol co robi? Ludzie, alkohol wyjątkowo twarda kość... Wiesz, mordeczko, no. Kość biodrowa nie wygra z kością piszczelową, tak? Jezu, Egida, nie strasz mnie. Myślałem, że Góral mi na chatę wjechał. Wypłukuje witaminy z organizmu. Zgadza się czy nie? Alkohol wypłukuje witaminy z organizmu, prawda czy nie? A jaka witamina jest, kurwa, potrzebna do budowania silnych kości? Witamina D, kurwa, danonki do chuja. Magical nie jadł danonków. Ja pierdzielę, ty! Według mnie, gdyby były zrobione badania, to na 100% badania by wykazały, że jest podatny na łamliwość kości. Widzisz, mądry powiedział, uspokój się, tak. Już wiesz coś, już masz myśleć na ten temat, tak? Nie zadawaj zbędnych pytań. Góral powiedział, iluj. Albo przyszły badania i z badań niby ej, poczekaj, Góral. Niby nic nie wyszło? On powiedział, niby nic nie wyszło, bo no, nie usłyszałem. I z badań
niby nic nie wyszło. Aha, czyli Góral ma tylko jedną teorię na ten temat, że jest wszystko już tak ukartowane, nie? Nie ma czegoś takiego, że po prostu w UFC też sobie ludziom łamią nogę przez przypadek. Nie ma, nie ma. On planował złamać tę nogę generalnie, to jest wrestling, przecież WWE oglądaliśmy. Myślał sobie łyknąć ja przed dole. Ludzie, pojawia się też kolejna kwestia. O, ja naprawdę rozumiem. Gale KSW, gdzie naprawdę walczą zawodowcy, tak? Nie! Nie walczą zawodowcy! Ty tępaku, w dupę, no co ci mam powiedzieć? KSW wybiło się na tym, że miało freak fighty! Wiesz co to znaczy? To znaczy, że Pudzianowski miał tam pierwszą walkę w życiu! Popek miał tam pierwszą walkę w życiu! Ten aktor łysy od Wegety miał pierwszą walkę w życiu tam! Nie jest zawodowcem! Popek ćpał, chlał, nie połamał kości! Jak to możliwe? Przecież alkohol wypukuje witaminę D! Jezu! Ukartował to Boxdel! Boxdel, czemu? Czemu to zrobiłeś? Kocham Magikala! Przez ciebie, Boxdel! Naprawdę walczą zawodowcy na KSW i tak dalej. Boże! Złamania się zdarzają. To jest normalne. To jest czemu? Normalne, że kontuzja się zdarzy. Przychodzi gala Fame MMA. Walka amatorów. Ludzie bez doświadczenia. Ludzie, którzy mieli w życiu bardzo różnie, czy to alkohol, czy... nie wiem, czy to jest rozsądne, dawać do jednej klatki amatorów. KSW to robiło. A to jest twój przecież jedyny przykład. No kurwa, tym bardziej Rafonix Magical. No kurwa, no wątpię, że... Skazany jest na poważne kontuzje walka w klatce na sportowych zasadach, ale na bardzo mądre i rozsądne jest napieprzanie się za halą PGA z Polakiem, gdzie nie ma sędziego, gdzie nikt nie robi badań, gdzie się nic nie dzieje, po prostu się napijesz jak w gimnazjum za szkołą. Nie, to jest bardzo mądre. Ale na sportowych zasadach z sędzią i ratownikami medycznymi na sali jest takie ryzyko, gościu, że uspokój się. Spokojnie, mordeczko. Nie denerwuj mnie w tym momencie, jak tata mówi. Ja pierdzielę, no smutne. A może nie smutne, bo mogę się chociaż pośmiać z wami. No właśnie, ta gala ma być o tym, że biją się amatorzy, ale nie. Jakby go zaprosili, to by tam poszedł i by bez słowa na nich nie powiedział, bo hajsik by mu dali. No wiesz, na razie pewnie ma sporo hajsu, bo mu ludzie dosyć dużo dawali na start, jak wrócił. A jak go przyciśnie do ściany i Boxdel powie, no już chodź, niech ci Meduza napieprzy. No to wiesz. Obejrzmy to górale już do końca i gramy dalej. No wątpię, że Rafonix by przegrał tą walkę. No Maciej, no kurwa wątpię, że Rafonix by to przegrał. No i dają do jednej klatki dwóch amatorów. No przecież to logiczne, że coś się stanie, kurwa. Albo mu kurwa coś złamie, albo pierdolnąłby mu tu w krtań i zgon na miejscu. Na szczęście tylko nogę złamał, a nie umarł. Cieszmy się. No kurwa, według mnie nie wolno dawać amatorów do takiej walki. Zawodowcy mają do czynienia z tym tematem walk. Oni niech się kurwa według mnie leją. Dobra, poczekaj. To jest tylko takie według mnie, ale powiem coś. Może będzie mądrzejszego niż ty mówisz. Był tam Różal, zawodowiec. Stoczonych walk zawodowych miał więcej niż ty. Nie wiem czego. Luj, nieważne, tak? W luj walk zawodowych. Ale co powiedział Różal i co o nim wiemy? Że miał chyba 200 walk amatorskich. Rozumiem, że do Różala też zaraz zadzwonisz, Góral, i powiesz: Różal, bo źle, ty nie umiesz. Nie, Różal, ty 200 walk miałeś? Ty mogłeś dostać w krtań i byś umarł, wiesz o tym? Ale ty jesteś... O, ryzyk fizyk, mordeczko. Ja pierdzielę, Różal. Rozumiem, że Góral jest mądrzejszy niż Różal. Ja pierdziel. Przecież to mi się życie dechciewa, jak słyszę takie bzdury. Bo to są doświadczone osoby, no i tam już jest mniejsze prawdopodobieństwo na jakieś poważne kontuzje. Ale tu się leją amatorzy, kurwa, tu się leją amatorzy i tu jest wysokie prawdopodobieństwo, że coś komuś może się stać. No chyba, że sędzia w odpowiednim momencie zareaguje. W którym odpowiednim momencie? Zanim noga wyląduje na biodrze Magikala i sędzia tak łapie nogę Magikala w locie i powie tak: pękłaby tym razem.
Masz farta, że złapałem. Jestem dobrym sędzią. Złapałem nogę w locie, bo spojrzałem moim okiem sędziowskim, że już 10% wytrzymałości zostało tej kości. Ale masz farta, Magical, że mnie tu dali do tego ringu. Ja pierdzielę w dupę. Masz farta. Nie dziękuj nawet. Kociołek opieprzymy po streamie. Ja tam nie oceniam. Logiczny król w dupę. Robią te walki, Fame MMA to robią. Ja tam nie oceniam na końcu. Ja tam nie oceniam. Kurde. Co? Co tu się dzieje? Dolo Fame MMA inaczej, ja zacytuję może słowa Wojtka. Znaczy może niedosłownie, ale generalnie jaki przekaz był. Zacytuję, ale niedosłownie. Gala Fame MMA promuje zdrowy tryb życia, oduczenie się tych złych nawyków. Zobaczymy, co powie. Zmienienie swojego życia na lepsze. Przez co, kurwa, że Magical wchodzi i se nogę łamie? Się wydaje, że Gural to jest król logiki. Kiedyś chyba będą podręczniki z jego facjatą i podręcznik do logiki, Gural. Jest, nawet nie wiem, jak to skomentować, to jest tak durne. Czym próbuję? Bo se ktoś nogę złamał? Nie, bo jeszcze było poza walką Magicala inne walki. To jest przypadek. Przypadek podczas sportu. To tak jak masz przypadek przy pracy i ci palca utnie, bo jesteś stolarzem. To co znaczy, że teraz już nie? Nie będziesz miał już stołów na świecie nigdzie, bo palca możesz stracić? To luj, tak? Lepiej jeść z ziemi. No nie wiem. Jest wszędzie ryzyko, rozumiesz? Nawet jak ty robisz sobie omegle, to jest ryzyko, że trafisz na dziecko, które potem ludzie wypromują te szoty i potem cię będzie policja ganiała. Pewnie też tego chyba nie przewidziałeś. Czy jednak ty jesteś takim królem logiki, że przewidujesz wszystko w przód 10 lat w dupę? Na co szpital promuje zgony? No kurde, o czym on mówi? Ja tak bardzo nie rozumiem już teraz, co on mówi. On już tak bardzo zagmatwane głupoty gada, że już nie wiem, co się dzieje. Mówi się, że sport to zdrowie. Chuja, prawda? I tym zdaniem... Jak on zaraz powie tak. Gepard, najszybsze zwierzę, żyje 30 lat, czy tam 20. Żółw, nic nie robi, żyje 100. Sport to gówno. Rekreacja to jest zdrowie. A sport to są kontuzje. I taka jest prawda, moi drodzy. Dokładnie. Nie wiem. Niby zdrowy tryb życia, niby oduczenie się złych nawyków, ale jednak, kurwa, Magical leży w szpitalu ze złamaną nogą w dwóch miejscach, skazanym, kurwa, na kilka lat ciężkiej rehabilitacji i ponownego uczenia się chodzenia. No to ty mógłbyś ponownie do szkoły pójść i się pouczyć, co to jest logiczne myślenie na matematyce. Jaki, kurwa, zdrowy tryb życia do chuja, no i ja pierdolę, no. No przecież to są walki amatorów, to są ludzie, którzy może potrafią się bić. Ale kurwa, to nie jest walka uliczna, taka wiecie, cyk. Kurwa. Aha, ja już nie rozumiem. Czyli walka profesjonalna zawodnika to jest dobrze. Walka na ulicy to jest dobrze. Ale walka amatorów w ringu na sportowych zasadach, gdzie masz ratowników medycznych pod nosem, jakby coś się stało, to jest źle. Ja już się gubię, naprawdę. W oktagonie może się komuś stać krzywda, ale na ulicy nie może. Na ulicy to wiesz, mordeczko, honor mam swój, ta. Ja mam tu honor na blokach, nie kopę leżącego. Ja nie kopę leżącego, ja mam swój honor, mordo. Wiesz, co chodzi? Tylko policjanta, ale ziomka nie. Ja mam honor, na bloku ci się nic nie stanie, mordo. Chcesz się ponapieprzeć? Dawaj, normalnie wyskoczymy za garaże. A nie się wpieprzesz w jakieś formuły MMA. Co ty, porypany jesteś? Popieprzyło cię zdrowo już? I stała się krzywda. On sam siebie ciśnie tym, co mówi. On najpierw mówi dobre rzeczy. No ale koniec końców, ja bym to przewidział, bo jestem, wiesz, góralem, ta, luj. Ale koniec końców, gala Fame MMA jest to gala, która powstała, nie wiem, może się nie znam, ale chyba no, to znasz. Jest pierwsza gala, która powstała na takiej zasadzie, że w niej walczą amatorzy. Normalnie galę macie KSW. Nie. Jakieś tam zagraniczne. Nie. Nie znasz się, dlatego cię poprawię, koleżko mój. Gala Fame MMA powstała po to, żeby były tylko freak fighty. Na gali KSW też są freak fighty. Chyba, że według ciebie Popek
to jest zawodowiec. Budzianowski, jak pierwszy raz wlazł do ringu, to jest zawodowiec. I tak dalej, no już mówiłem to. Aktor, który się napieprza, kulturysta. Nie, na KSW są zawodowcy. Wiesz czemu? Bo walczy na KSW. Iluj. McGregor, Conor i takie tam. To są profesjonalne gale, nie? Walki. Jak dla mnie, moi drodzy, kurwa, jak się da amatorów do jednej walki, będzie ciągle to samo. To jest mówił? Takie wysokie prawdopodobieństwa zrobienia sobie krzywdy, że to chuj, nie? Ja nie krytykuję tego wszystkiego w żaden sposób. Nie krytykuję. Czekaj, bo nie dosłyszałem. Nie krytykuję tego w żaden sposób? Czy on tak powiedział, czy się przesłyszałem? Bo przepraszam, ale już mi się pieprzy w głowie od tej logicznego myślenia. Za dużo naraz, nie? Nie usłyszałem, może przejdźmy dalej. Koniec końców, Magical sam się zgodził na walkę. Sam się zgodził o, zyskać, no co ty? Nie wiem ile tam, czy tam słyszałem pogłoski, że niby 30 tysięcy za walkę dostał. Sam się zgodził za 30 tysięcy ryzykować, kurwa, ciężką rehabilitację. O, wystarczyło tyle tego filmu. Sam się zgodził i tyle. No sam tego chciał. No Magical sam podpisał papiery, że się godzi na walkę Fame MMA. O, no co ty? Sam podpisał, sam się zgodził. Myślałem, że tam Boxel go wpieprzył. No, podejrzewam, że jeżeli trochę ogórków w głowie Magical ma, to doskonale wiedział, że może się coś złego stać. Znaczy inaczej. Według mnie powinien mieć w głowie plan B, czyli że walka nie Mam nadzieję, że ty też miałeś plan B, jak podniecałeś się na widok cycków dwunastolatki. I mam nadzieję, że przewidałeś wtedy to, co się stało potem. Bo jesteś taki mądry i dalekowzroczny, ale chyba jednak nie. Wydaje mi się, że chyba jednak nie. Chyba twoja logika opiera się na tym, i to już szczerze ode mnie, że boli cię dupa, że nie bierzesz udziału w tym. Bo Fame MMA wyszło bardzo dobrze. Zorganizowane było bardzo dobrze. Zobacz sobie pierwsze gale KSW, które tak chwalisz. Zobacz sobie, ile się zmieniło. A zobacz sobie, jak zaczęło Fame MMA, z jakiego kopyta. Cię boli po prostu dupa, że twój koleżka, który cię wybijał, Boxdel, niby koleżka albo nie koleżka, teraz zarabia siana więcej niż ty przez 40 lat zarobisz. No i tyle. Chciałbyś brać w tym udział, a jedyne co umiesz to biwak w pokoju. Już nawet tego nie, bo przecież się zmieniłeś, jesteś wielkim koleżką. Co miał nie gadać o Fame MMA, bo przecież u ciebie miało nie być Fame MMA. Bo przecież po to oglądam. Mojego kochanego górala, który nie robi o Fame MMA. Bo przecież u niego jest tylko otwieranie Piccolo. I super, jest pozytywna energia, tak. Piękna rzecz. Zakończmy w ten sposób. Bo się popłakałem. Piękny. Mistrz logiki. Nie chce mi się poprawiać jego błędów logicznych, typu, że każdy kiedyś zaczyna od amatorki, żeby potem być profesjonalistą i tak dalej. Nie chce mi się już poprawić tych błędów. Komentowałem tylko to, co on mówił. Nie chce mi się już o tym pieprzyć, bo to jest tak denne i smutne, że ktoś, kto ma 10 tysięcy widzów na streamie, a teraz już pewnie nie ma, ale miał po tylu widzów, jest takim głąbem w dupę. Ja rozumiem, jakby mówił swoje zdanie na ten temat, ale on daje przykłady. Coś tam pieprzy, że się zna. Potem mówi, że się nie zna, nie będzie krytykował. O co tu chodzi? Bo już się naprawdę pogubiłem. Jesteś mistrzem logiki, zaprzeczając swojej sam sobie, cisnąć sam siebie oraz sam siebie tym, co mówi, żeby potem zaprzeczyć temu. Czyli co w dupę się tam stało? Bo naprawdę jakiś fikołek intelektualny chyba w błoto, jak Steve Official. No szkoda tylko, że ty naprawdę stosowałeś tę taktykę i nie chodziłeś do tej szkoły, bo mógłbyś się jednak czegoś nauczyć. Bo poza tym, że szkoła uczy cię pierwszego Pitagorasa, uczy też myślenia logicznego, jeżeli go nie umiesz. To by ci się przydało, mordo. Oby tak było, nie? Wracam z gali Fame MMA 2. Bardzo fajna walka Rafoniksa z Magicalem. Walka wygrana przez Rafoniksa, ponieważ Magical złamał nogę, ciężkie złamanie w piszczelu. Oczywiście zaraz wyleje się na federację wiadra pomyj, że takie rzeczy, bo walczą amatorzy. Nie, takie rzeczy po prostu zdarzają. Tutaj jest większe prawdopodobieństwo, że coś takiego się stanie, ponieważ Magical wyjałowione ciało przez swój styl życia. Tutaj jakieś obciążenia treningowe spowodowały, że było większe jeszcze prawdopodobieństwo, że to się stanie. Ale ze sportowcą, takim zawodowym też się takie rzeczy zdarzają, tak? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak, on zabijał łypę.